na pewno młodzież i Ostrzeszów zasługuje na taki obiekt. Oczywiście, przyjeżdżają tutaj drużyny z całej Polski, organizowane są turnieje w siatkówkę, więc za rogiem nie może być takie boisko, bo to jest dla Ostrzeszowa, a Ostrzeszów jest pięknym miastem, z którego możemy być dumni, czystym, zadbanym, jak tutaj na obiekcie też można zaobserwować, więc ja nie wyobrażam sobie, żeby ta inwestycja nie została zrealizowana. Tym bardziej, że będą środki z zewnątrz przyznane na tą inwestycję, jeżeli nie zostanie zrealizowana, to przepadną, a na to chyba nas nie stać, żeby rezygnować z dodatkowych środków. I stąd ten pański opór przy tej uchwale dotyczącej roszad budżetowych? No oczywiście, ale to nie tylko mój, bo tu kilku radnych się było przeciwnych. Faktycznie z racji, że Ministerstwo Edukacji i Wojewoda obciął środki, czy też przedstawił ostateczną kwotę subwencji łącznie na 1 150 000, musieliśmy pomniejszyć w dziale oświata o taką kwotę środki finansowe. No trudno, że tak powiem, zabierać z funduszu płac nauczycielskiego czy z innych działów potrzebnych. No to zdecydowaliśmy i Rada zaakceptowała, że póki co obniżyliśmy o 1 000 000 zł kwotę wydatków na inwestycje przy szkole podstawowej i gimnazjum numer 2. Ale przypomnę, że zostało zarezerwowane 5 200 000 zł w tym i w przyszłym roku. Ten 1 000 000 został zdjęty, więc nadal mamy 4 200 000 zarezerwowane w tych 2 latach na realizację tej inwestycji. No i w chwili obecnej musimy poprawić troszeczkę kosztorys, troszeczkę poprawić sam projekt, sporządzić specyfikację i jestem zdecydowany, aby ogłosić przetarg. Czy uważasz, że boisko jest potrzebne, takie nowoczesne? Nie, nie musi być. Potrzebujemy tego nowego boiska, bo nie ma gdzie pograć w piłkę. My lubimy z kolegami grać i zawsze bramki sobie tam stawiamy. Czyli takie boisko by się tu przydało? No,